Witam wszystkich bardzo serdecznie na ostatnim już webinarium zorganizowanym w ramach programu Nauczycielka Pierwsza Klasa. Ja nazywam się Daria Żukowska, jestem koordynatorką tego programu, a dziś wcielę się w rolę moderatora spotkania. Dla kogo ten karmik? To temat naszego webinaru, którego prowadzącym będzie pan Marcin Siuchno. Już za chwilę przekażę mu dowodzenie, ale zanim to nastąpi, opowiem o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącego, bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać mi sygnał, ja postaram się pomóc już gdzieś w indywidualnych rozmowach. Będę też wdzięczna, gdyby Państwo, o właśnie, dziękuję Pani Jonto, żebyście Państwo przywitali się na czacie, to będzie dla nas sygnał, że nas widać, słychać i jesteśmy tutaj wszyscy razem słyszani. Widzę, że kilka osób zaczyna pisać, więc chyba jest ok. Marcinie, przekazuję Ci głos i dowodzenia. Witam serdecznie, nazywam się Marcin Siuchno, możecie Państwo do mnie oczywiście zwracać się Marcin albo Panie Marcinie. Będziemy mówić dzisiaj o karmników i o karmieniu. Prezentacja jest przeznaczona dla Państwa, dla nauczycieli, dlatego że też jestem nauczycielem i wszystkie plusy i minusy bycia nauczycielem są mi obce. Mamy około 25 slajdów. Myślę, że około godziny nam to zajmie. Jeśli czegoś nie powiem, albo Państwo czegoś nie usłyszycie, proszę się nie martwić. Dostaniecie nagranie, ale też to, czego nie powiem, jest zawarte w materiałach dla Państwa, które zostaną potem przekazane. Proszę nie krępować się, proszę pisać i pytać. Po każdym z części tematycznych, podzieliłem sobie naszą prezentację na kilka części tematycznych, postaram się odpowiedzieć albo odpisując, albo na wizji, właściwie na fonii, więc proszę się nie martwić, ale nie zaczynamy. Dla kogo ten karmik? Okazuje się, że wpisując i czytając sobie wszelkie fora internetowe na temat tego roku, bardzo szybko zauważycie Państwo, że jest to właściwie wszędzie, jest gigantyczna polaryzacja. Część z tych wypowiedzi mówi, że dokarmienie jest bez sensu, bo tak naprawdę to jest tylko drobina szczypta piasku w gigantycznej kuli śniegowej, która sobie zmienia świata wokół nas. Natomiast druga część uważa, że dokarmienie to jest podstawa i to jest ochrona ptaków, a ptaki bez nas by się same nie poradziły. Tak naprawdę, odpowiadając na pytanie, które jest w slajdzie, tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, że dokarmienie jest bardziej dla nas niż dla ptaków, dlatego że większość z tych ptaków, które przylatują do naszych karmników, one spokojnie poradziłyby sobie bez nas. To znaczy, że gdyby przyszedł wielki mróz, one by poleciały po prostu dalej na zachód. A, żeby było ciekawe, większość z tych ptaków, jeśli przyjdzie naprawdę duży mróz albo taka zima, której nie mamy jeszcze za oknem, to są ptaki ze wschodu, które potraktowały nasz kraj jako ciepły kraj, natomiast nasze ptaki w tym momencie mogą się wygrzewać we Francji, w Hiszpanii, w Wyspie Bałkańskim. I to jest tak, że jeśli przyjdzie naprawdę duży mróz, to część tych ptaków podejmie decyzję, że lecę sobie dalej na wschód, na południe, gdzie no niestety z naszej perspektywy to jest, możemy tylko zazdrościć, dlatego że kilkaset kilometrów dla ptaków to nie jest żaden dystans i one są w stanie pokonać to w kilka dób, w dwie doby czasami. Więc proszę się nie martwić, że biorąc i wystawiając karmi w szkole, bierzecie na swoje plecy, na swój kark los ptaków. Natomiast to, co chciałbym podkreślić, to karmi to jest gigantyczne narzędzie edukacyjne i coś, co pomaga pokazać i nam, dorosłym, ale też dzieciom, że przyroda jest wokół nas na wyciągnięcie ręki i nic chyba tak nie buduje podstaw ochrony przyrody, tudzież podstaw wrażliwości na przyrodę, jak własny osobisty kontakt. Nie będę mówił Państwu, jakie ptaki będą przelatywały
do Waszego karmnika, dlatego że może to być aż kilkanaście różnych gatunków ptaków. Na samym końcu pokażę Państwu, skąd czerpać informacje i też proszę się nie krępować, jeśli ja będę mówił o czymś, czego Państwo nie wiecie. Pamiętajcie o tym, że macie internet, możecie na miejscu, w internecie możecie sobie sprawdzić to, o czym będę i o czym mówię. 12 gatunków, wśród nich większość z nich są gatunki popularne, pospolite, a według naukowców takie, którym nie zagraża niebezpieczeństwo. Natomiast należy o tym pamiętać, że to są dane na teraz. Nie wiemy, czy za 10-5 lat nie będzie tak, że ptaki, które przylatują do nas dzisiaj do karmnika, będą dalej takie częste. I czy przypadkiem nie będzie tak, że karmnik stanie się miejscem efektywnej i aktywnej ich ochrony. Tutaj polecam historię Grubla, który od zawsze był gatunkiem pospolitym i popularnym, który towarzyszył nam w codziennym życiu, natomiast teraz jest gatunkiem rzadkim, coraz rzadszym, dla którego okazuje się karmnik może być świetnym miejscem na przetrwanie zimy, dlatego że Grubel ma dość interesującą strategię na przetrwanie zimy, czyli Grubel czeka, siada w krzewie gęstym i czeka, aż pożywienie pojawi się w jego zasięgu, no i póki miasta były pełne jedzenia w postaci odchodów koni, niezamkniętych śmietników, tego jedzenia było. Natomiast okazuje się, że teraz tego jedzenia zaczyna brakować w mieście i w wielu miejscach, być może też w Państwa szkole, będzie tak, że wróble będą siedziały i czekały przy waszych karminach. Wybór karmnika. Okazuje się, że karmnik możecie Państwo zrobić spokojnie sami i zaraz zobaczycie Państwo, w jaki sposób najprostszy można zrobić z uczniami taki karmnik w szkole. Natomiast, co ciekawe, w internecie możecie też znaleźć Państwo ofertę karmników, gdzie kupić do złożenia, czyli przyjeżdża do Was takie drewniane klocki Lego, które możecie za pomocą wkrętarki złożyć sami. Nie ma jednego wzoru karmnika, nie można tutaj popolgować swojej wyobraźni. Natomiast to, co ważne, to, żeby karmnik miał przede wszystkim był bezpieczny dla ptaków, czyli musi być przestronny, no bo ptaki nie używają systemu kolejkowego i to się tłoczą w ten karmnik i taki tłum sprawia, że albo będzie wybuchała agresja, to ptaki będą traciły po prostu energię zamiast jeść, będą przypychały, czyli powinien być przestronny, powinien zapewniać ptakom wysokie pole widzenia, dlatego że te ptaki, mimo tego, że zaufały nam, wciąż patrzą wokoło i sprawdzają, czy nie grozi im jakiekolwiek niebezpieczeństwo. I w razie tego niebezpieczeństwa ptaki nie patrzą i rozlatują się we wszystkie strony, więc ten karmnik nie może być finalnie pułapką, czyli powinien być przestronny. Ważny jest daszek. Ten mityczny daszek tak naprawdę przydaje się, nawet jeśli nie zabezpiecza do końca jedzenia przed śniegiem i deszczem. Warto, żeby ten daszek był, dlatego że po prostu się psuje. Jeśli będzie bardzo długo wilgotne, będzie się psuło. Ważne jest też to, żeby karmić na produkcję, żebyśmy mogli raz na jakiś czas wybrać stamtąd to, co zostało po poprzednich gościach i przemyć go przynajmniej raz na jakiś czas, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie z wilgotem. Dlatego, że nasz karmnik będą odwiedzały bardzo różne ptaki i część z nich może być chory. O tym, czy te choroby będą zagrażały nam, opowiem jeszcze w toku naszej prezentacji. No i muszę zadbać o to, żeby ten karmnik nie był siedliskiem albo bazą przysiadkową chorób z ptaka na ptaka, więc raz na jakiś czas na pewno zalecane jest przymycie go. Ciepła woda, detergent jak najbardziej tutaj będzie pasowało. I teraz tak, można sobie zrobić karmnik według nawet starych wzorów ze starych książek podręczników, które Państwu za chwileczkę pokażę. Można taki karmnik sobie kupić, pamiętając o tym, żeby był przestronny, żeby ptaki mogły widzieć wszystko dookoła, żeby jego konstrukcja pozwalała na to, że możemy go umyć. Albo też można karmnik sobie spokojnie zrobić z takiej butelki plastikowej. Okazuje się, że to wygląda może źle. Akurat w tym wypadku ten karmnik jest artystycznie ozdobiony łyżkami,
Natomiast okazuje się, że ptaki bardzo chętnie korzystają z tych butelkowych karmików. I to może być karmik z małej butelki, z butelki gigantycznej, 5-litrowej. Karmik ma szereg zalet. Jest tani, łatwy w wykonaniu. Natomiast, co ciekawe, ptaki się bardzo szybko do nich przyzwyczajają, bo bardzo dużo osób je stosuje i ptaki bardzo łatwo się uczą z nich korzystać, dlatego że widzą jedzenie. Czyli jest tak, że ptaki są w większości wypadków wzrokowcami, oceniają świat na podstawie zmysłu wzroku, więc jeśli widzą jedzenie, no to bardzo szybko i bardzo łatwo się tego uczą. Tutaj najprostszy karmik, taki jak jest tutaj, czyli butelka, dwa patyki i na samym dole wycięcie okienko. Od góry korek. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest szczelne. Mało wilgoci się tam dostaje, a ptaki, małe ptaki mogą z tego korzystać. Co ważne, z takiego karmika nie skorzysta na przykład gołąb, który jest za ciężki i nie będzie mógł z tego skorzystać. Wyglądając, i to jest, pamiętajcie Państwo o tym, że karmiki i dokarmienie ptaków to jest teraz gigantyczny biznes. Więc przeglądając strony internetowe albo idąc do sklepów zoologicznych, możemy obejrzeć i zobaczyć sobie mnóstwo fantastycznych i wspaniałych karmików, które możemy kupić, albo przynajmniej możemy też je skopiować. I na rynku jest bardzo dużo karmików i możemy sobie wybrać karmik, który będzie karmikiem takim tutaj. Są takie karmiki, których wzory zostały zaczerpnięte z Anglii. I to są karmiki albo do powieszenia, albo do przyklejenia na szybę. Te tutaj z siatką to są karmiki na orzechy. Tutaj jest karmik, który z jednej strony możemy włożyć orzechy, z drugiej strony możemy sobie złożyć nasiona. Tutaj możemy powiesić sobie go na oknie, więc tak naprawdę wybór mamy bardzo duży. Pamiętajmy o tym, że do najlepszego karmika ptaki muszą się przyzwyczaić. I ważne, żeby zakomunikować to uczniom, że to nie jest tak, że ptaki na przykład nie chcą iść karmika. Może zdarzyć się tak, że ptaki potrzebują chwilę czasu, żeby się oswoić z karmikiem wokół szkoły, no bo to są nowe rzeczy, które tak naprawdę ptaki jeszcze nie kojarzą z jedzeniem, a mogą kojarzyć z niebezpieczeństwem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że ptaki po prostu fizycznie mogą tego karmika nie znaleźć. Wybierając miejsce na karmik, możecie Państwo spokojnie pójść z uczniami i spróbować spojrzeć sobie na podwórko szkoły albo przestrzeń za oknem szkoły oczyma ptaków. Czyli to, co jest ważne, nie musi być tak wspaniały krajobraz, jak który mamy na zdjęciu. Natomiast to, co ważne, to to, żeby na trasie z i do karmika nie było żadnych przeszkód, czyli żadnych ekranów, przezroczystych powierzchni, dróg, linii na wysokości lotu ptaków i innych przeszkód, dlatego że często dolatywanie do karmika ptaki będą uważały, będą patrzyły i zwracały uwagę, natomiast jeśli sproszą się i będą uciekały w popłochu, no to uciekają gdzie popadnie, więc ważne jest, żeby nie trafił na nic złego. Mówi się, że karmik powinien stać na otwartej przestrzeni, dlatego że bardzo szybko o Państwa karmiku zwiedzą się też drapieżniki. I część tych drapieżników będzie budziła Was i w Waszych uczniach sensację. No to będą ptasi drapieżnicy, którzy Wasz karmik i ich gości potraktują jak własny karmik. Czyli może zdarzyć się tak, że codziennie, raz na dwa dni, raz na jakiś czas Wasz karmik będzie odwiedzał jastrząb albo jego kuzyn, mały jastrząb, który się nazywa krogulec, a który wyspecjalizował się tylko i wyłącznie w małych ptakach. I to jest naturalna rzecz. Te ptaki też traktują miasto jako miejsce zimowania, ale co często niestety w miastach będzie też te karmiki odwiedzały, będą odwiedzały te karmiki koty. I
Otwarta przestrzeń pozwoli ptakom obserwować te koty i pora uciec. Kraj w gęstych krzewach może sprawić, że koty będą mogły dojść, w cudzysłowie oczywiście, aż do ostatniego momentu, ostatniego metra, który sprawi, że będą mogły skoczyć i zaatakować ptaki, które są w karmniku. Tutaj też proszę o zdrowy rozsądek. Proszę obserwować swój karmnik z uczniami i można go spokojnie w razie problemów przenieść w jedną albo w drugą stronę, jeśli będziecie Państwo widzieli, że coś przeszkadza ptakom albo coś im zagraża. Spokojnie w toku wykarmiania, w toku zimy można ten karmnik przenieść w jedną albo w drugą stronę. Ptaki raczej kojarzą kształt, a nie miejsce, więc tutaj spokojnie. Bardzo interesującym przykładem jest taki karmnik na drzewie, na wysokości okna naszej szkoły. To jest karmnik przeznaczony na ziarno i dla małych ptaków, dlatego że duże ptaki nie są w stanie złapać się za tą siatkę i efektywnie jeść. Interesujące i o czym jeszcze trochę więcej powiem, i dość kontrowersyjnym pomysłem jest karmnik na parapecie. I to jest tak, że z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często te karmniki są bardzo dobrym pomysłem. One są na tyle bezpieczne, że ptaki bardzo szybko uczą się tego, że z jednej strony jest tafla i jest rów za oknem, więc przestają się kruszyć. Przy czym trzeba pamiętać, i to jest też do Państwa ukłon, ja miałem taki karmnik na parapecie klasy, więc wiem, co mówię, że to jest bardzo absorbujące i niestety uczniowie często będą obserwowali, kto się chwali, tak? To, co się dzieje za oknem, a nie nas. W ten sposób na przykład ja przetrwałem w toku swojego nauczania fizyka ze słabą oceną, ale z bardzo dobrą znajomością ptaków odwiedzających karmnik przy pracowni fizycznej. To jest, proszę Państwa, przykład w cudzysłowie dzikiego dokarmiania i no, to jest tak, że kochamy przyrodę. Część z nas bierze w ręce prawa przyrody i trochę nagina. To jest karmnik dzikie dokarmianie z jednego z warszawskich parków. Ktoś wywiesił karmnik, ktoś go odwiedza. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten karmnik jest w gęstych krzewach i okazuje się, że bardzo często pod tym karmnikiem czatują też koty. To jest karmnik, który funkcjonuje nawet latem. No i to jest tak, że my nie zabijamy tych ptaków karmiąc je latem. Natomiast trzeba pamiętać, że latem większość tych ptaków, które zimą czerpią z naszego karmnika i zjadają ziarna i nasiona, latem przestawia się na owady i ta wysokobiałkowa dieta jest przeznaczona też dla ich piskląt, czyli łatwo strawialne białko w postaci białka owadziego i tłuszczu owadzi, to jest gwarant tego, że piskląta będą w dobrej kondycji. Niestety, jeśli rodzice tychże piskląt nauczą się zjadać monotematyczną dietę z karmnika, może to się odbić na kondycji piskląt, więc o tym trzeba pamiętać. Oczywiście nawet mój profesor ornitologii kiedyś mówił, że on lubi mieć sikory za oknem, nawet latem, więc jeśli ktoś z Państwa chce i lubi, no to latem można sobie do nasion słonecznika dołożyć żywe larwy, na przykład much, które będą funkcjonowały i będą działały dokładnie tak jak owady łapane przez rodziców. Co do karmnika. Zacznijmy od czegoś najłatwiejszego, natomiast spokojnie nie będziemy promowali kupowania rzeczy, natomiast raczej robienia i doświadczenia samemu. Dlatego, że tylko z mojego doświadczenia wynika, że jeśli uczniowie sami zrobią jakąś mieszankę nasion, nawet jeśli to nie będzie mieszanka cudowna, super energetyczna, to taka mieszanka sprawi, że no, uczniowie, dzieciaki będą patrzyły, czy ptaki to jedzą i co znika. Więc to buduje jakąś taką tożsamość. Tutaj pokazałem, proszę nie patrzeć na markę, natomiast to jest taka marka zachodnia, która jest skierowana tylko i wyłącznie dla ptaków, ale pokazałem to dlatego, że to jest coś bardzo ważnego. Często w supermarketach, w sklepach zoologicznych możemy kupić specjalne mieszanki do ptaków, natomiast
jeśli popatrzymy na nasiona, które tam są, czasami duża część objętości albo masy tejże mieszanki to są nasiona, które nie są przydatne naszym ptakom. Nasze ptaki, które przylatują do karmika, to są drobne, tak zwane ziarnojada albo łuszczaki, i drobne owadożerne ptaki, czyli ich dziobie są drobniutkie, małe. No i generalnie one są skonstruowane tak, żeby albo wyłuskiwać drobne owady, albo pożerać i rozcierać drobne, małe nasiona. Więc jeśli w takiej mieszance pojawi się kukurydza, no to ta kukurydza zostanie z nami aż do wiosny i być może wiosną wyrośnie już w okolicach karmika. I jeśli w tej mieszance pojawi się groch, co często się zdarza, albo inne strączkowe, to ten groch i te strączkowe też z nami zostaną aż do wiosny, dlatego że ptaki wybierają to, co daje maksymalnie dużo energii w krótkim czasie, czyli wszystkie oleiste nasiona, słonecznik, drobne nasiona zbóż. Kukurydza niestety, no nie da się tego ani rozgryźć, ani rozetrzeć, chyba że jesteś kurą. Jeśli do Państwa przychodzą bażance na przykład, albo inne kuraki, to owszem, można sobie wysypać na ziemię kukurydzę albo większe nasiona zbóż, nawet groch. Natomiast no, dla tych drobnych ptaków to jest niestrawialne i generalnie to zostaną, więc uczulam na to, żeby patrzeć na skład tejże mieszanki. Generalnie przez cały rok i przez całą zimę bardzo dobrze sprawia się czarny, niełuskany słonecznik, który można kupić albo w internecie w takich wielkich paczkach po 5 kg, albo na giełdach towarowych, albo w sklepach dla hodowców ptaków, kur, gołębi. On jest godny polecenia, dlatego że to też z mojego doświadczenia, ale też być może z Państwa doświadczenia, jeśli założycie ten karmik, to zobaczycie, że ten słonecznik będzie znikał wtedy, zwłaszcza wtedy, kiedy jest mróz, no bo nasiona słonecznika łatwo się otwiera i daje bardzo dużo energii, bo to jest roślina oleista. Ja natomiast polecam zabawę z uczniami, która też jest użyteczna też w zupełnie inny, niebanalny sposób, czyli my na lekcjach często kupiliśmy własne mieszanki, czyli z tego, co można kupić w sklepie osiedlowym czy innym, jakimkolwiek sklepie, do którego uczniowie mają dostęp, czyli wszystkie nasiona słonecznika, dyni, lnu, konopi, wszystkie uskane orzechy, dynia. Robiliśmy własne mieszanki. To jest fantastyczna rzecz, bo uczniowie po pierwsze uczą się, co jest czym. Drugie, być może przynajmniej na moich zajęciach najfajniejsze było mieszanie i babranie się w tych nasionach, niż sam efekt końcowy. Po trzecie, no, nie szkodzimy, tak? Bo jeśli uczniowie widzą, co mogą kupić, albo co mają w domu i co mogą włożyć do karmika, no to jest o wiele prostsza i lepsza rzecz niż pokazywanie, że trzeba pójść do sklepu po specjalny pokarm dla ptaków. Jeśli nie macie Państwo dostępu do giełd, sklepów internetowych, można spokojnie w sklepie normalnym kupić łuskany, niesolony, to jest bardzo ważne, żeby nie był solony słonecznik, len. I na przykład w sklepie zoologicznym pokarm dla małych papug albo dla innych ptaków, drobnych ptaków śpiewających. I to spokojnie można sobie wymieszać i to będzie działało w ten sposób, że żaden wróbel, dzwoniec ani sikora nie wyjdzie od nas głodna z karmika. Z orzechami jest tak, że orzechy, w zależności od tego, co będzie odwiedzało Państwa karmik, można je łuskać albo też nie łuskać, bo dla całego ptasiego drobiazgu taki migdał, orzech laskowy jest nie do ugryzienia. No to jest orzech, którego nie można ugryźć. Natomiast jeśli pojawi się u Was w karmniku, co jest bardzo częste, sójka albo dzięcioł, te ptaki spokojnie sobie z tym poradzą. Co ciekawe, dzięcioły bardzo chętnie, bardzo często przylatują do karmników. Robią straszny bałagan, natomiast no, są dość efektownym i widowiskowym gościem w naszym karmniku. Będą też do karmnika, jeśli w zależności od tego, gdzie będziecie Państwo nakarmiali, mogą przylatywać kowaliki, czyli takie skrzyżowanie dzięcioła z sikorką, czyli dziupiak dzięcioł, natomiast pokój ciała
trochę jak sikora albo jakiś inny ptak z tych drobnych. No i koralki są zabawne, bo oni trochę jak pies i tym pies ogrodnika sam jedzie, ale wygania wszystkich innych i tym swoim wielkim dziobem przegania inne, szarżuje na inne ptaki. I kowalik jest takim odkurzaczem. On będzie zasysał dosłownie państwa karmniku jedzenia, ile tylko zmieści mu się paszczy i będzie go chował w okolicznej korze na potem. Szansa, że te potem zaistnienie jest bardzo mała, natomiast no, to jest tak z sójkami, czyli on po prostu będzie rozsiewał te nasiona w państwa najbliższej okolicy i o tym trzeba pamiętać, że ten słonecznik, to zboże, ten len, który wsypiemy do karmnika, on może państwo potem kiełkować pod karmnikiem, więc państwo proszę się nie stresować. Jeśli kupicie mieszankę dla drobnych ptaków śpiewających, może tam być konopia, ale nie ta nielegalna, natomiast ta legalna to jest świetne pożywienie na ptaku. Jeśli nie chcemy przypadkiem, żeby nam wszystkiego wykiełkowało, można zanurzyć te nasiona na kilka sekund w wrzącym oleju i to jest tak, że nie zniszczymy ich wartości odżywczych, ale skutecznie zabijemy ich zdolności do kiełkowania. Z dziećmi można też robić quiz. Ja na przykład bardzo często dokładałem do mieszanek pokarmowych na ptaków nasiona fasoli. No i zadaniem uczniów było znalezienie tego nasiona, które tutaj nie pasuje. No bo wiadomo, fasola dla nas na surowo jest niestrawialna. Musimy ją generalnie dość długo obrabiać, żeby wyciągnąć jakiekolwiek z niej kalorie, czyli musimy ją namoczyć i potem gotować. No i ta zabawa jest o tyle ciekawa, że w pierwszej klasie musicie państwo, nie wiem, albo zafoliować całą klasę, albo dzieci, no bo nie da się z małą motoryką pierwszoklasisty wyjąć fasolę z kubeczka pełnego nasion bez wyjmowania chcący albo nie chcący innych nasion. Natomiast to jest świetna zabawa i dzieciaki okazuje się, że bardzo szybko orientują się, gdzie w ich kuchni albo w sklepie są tego typu produkty i co można użyć, żeby pomóc ptakom, a niekoniecznie musi być to chleb albo specjalistyczne rzeczy. Do karmnika możemy spokojnie włożyć. To jest akurat jabłko. W okolicy państwa szkoły, w miastach zimą przylatuje bardzo dużo ptaków, które są nastawione na zjadanie owoców. Takim najbardziej znanym ptakiem są jeleniuszki, które tak naprawdę na zimę specjalizują się tylko i wyłącznie w owocach, ale żyjące w państwa górach kosy, żyjące w parkach kwiczone, mogą spokojnie zjadać jabłka. Z jabłkami to jest taki problem, że jeśli będzie 15 stopni mrozu albo 10, to one zamieniają się w kamień, ale proszę się nie martwić, nie zdejmować tych jabłek. Jak tylko przyjdzie ognisz, to ptaki spokojnie je zjedzą, nawet jeśli te jabłka już będą bardzo w cudzysłowie niewyględne. Okazuje się, że ptaki jedzą i potrafią jeść nawet te nadgnione owoce, bo musimy pamiętać, że wiele z tych owoców, które widzimy wokół nas, są zjadalne dopiero wtedy, kiedy na przykład przemarzną albo przestają być trujące, wtedy, kiedy zamarzną i rozmarzną, więc tutaj akurat nie mamy problemu. Wszystkie owoce, jakie znajdziemy w okolicy szkoły, mogą być wysuszone. Też możemy spokojnie. Tu jest akurat róża, której nie musimy zrywać i nie musimy wkładać do karmnika, dlatego że sama w sobie już jest pożywieniem dla ptaków. Natomiast z tych suszonych owoców, które mamy w kuchni albo w okolicy kuchni, no to rodzynki też bardzo dobrze się sprawdzają. Wszelkie suszone owoce, suszone morele. Przy czym trzeba pamiętać, żeby to było w miarę zdrowe i ekologiczne, dlatego że te konserwanty, które są w wielu wypadkach w suszonych owocach, szkodzą i nam, no i też szkodzą ptaków, ale proszę się nie stresować, jeśli nie macie dostępu do bio, eko, suszonych owoców, to nie jest tak, że po wysypaniu rodzynek, zwykłych rodzynek ze sklepu albo zwykłych moreli ze sklepu, nagle znajdziecie pokoty, leżące pokotem martwe ptaki. Tak nie jest. Więc tutaj proszę sobie spokojnie nie stresować się tym i nie martwić. Teraz przejdziemy do czegoś, co ja pamiętam z dzieciństwa.
Państwo pamiętacie z dzieciństwa i co możemy spokojnie zrobić, czyli wszelakich kul tłuszczowych. Tutaj jest kula tłuszczowa, która znowu zrobiłem to zdjęcie nie po to, żeby Państwu reklamować jedną konkretną markę, natomiast to jest akurat dostępne w jednym z dyskontów spożywczych. Natomiast po pierwsze, możecie Państwo sami z uczniami zrobić taką kulę tłuszczową. Dlatego będzie potrzebny nam kostka smalcu, nasiona i jakiś kubeczek po jogurcie w miarę płytki. No i sztuka jest bardzo prosta, czyli wystarczy rozgrzać olej. Pamiętajcie Państwo, że ten olej będzie bardzo gorący. Zalać nim nasze nasiona. Poczekać, aż to ostygnie i zamontować jako karmnik. Przy czym to jest o tyle kłopotliwe, że trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że tłuszcz, no taki tutaj zapakowany, wszelakie kule tłuszczowe, które możemy kupić albo zrobić sami, tłuszcz się psuje w dodatnich temperaturach. I mówi się, że takie nawet słoninę, którą wywieszamy, oczywiście niesoloną, należy w dodatniej temperaturze zdjąć, no bo się będzie jęczał i będzie najpierw niesmaczny, a potem szkodliwy dla ptaków. No i przy takiej zimie, jaką mamy teraz, no to jest dość kłopotliwa sprawa, że jeśli we wtorek mamy mróz, możemy oczywiście entuzjastycznie wywieźć wszystkie kule tłuszczowe, natomiast jeśli w czwartek jest już odwisz i jest 10 stopni, no to jest trochę dość mocno problematyczne, więc tutaj o tym warto pamiętać i uczulić siebie i uczniów, że ten tłuszcz w dodatnich temperaturach po dłuższym czasie on będzie, nie będzie się nadawał, trzeba będzie się tego pozbyć, tak samo jak naszą słoninkę, naszą przysłowiową słoninę. O, to jest mój ulubiony, jedno z moich ulubionych zdjęć, proszę zwrócić uwagę na tego jego mościa, na te wszystkie końce, które tu są. Jest symbol bezpiecznego karmnika. Oczywiście ten karmnik jest całoroczny. To jest zdjęcie z lata, z którego z osiedli warszawskich. To jest tak, że ptaki obserwują siebie nawzajem i bardzo szybko rozejdzie się fama, że ktoś dokarmia ptaki w okolicy. Będą przylatywali ci, których chcemy tam widzieć i ci, których nie chcemy, czy na przykład w tym wypadku gołębie. Jeśli będą przylatywały kawki do państwa karmnika, czy te czarne, małe ptaki, takie średniej wielkości ptaki, albo gawrony, czyli takie czarne z wielkim dziobem, należy się cieszyć. Okazuje się, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które będzie widziało te ptaki w miastach, bo kawki i gawrony są coraz rzadsze, o dziwo, dlatego że to są ptaki, które coraz słabiej radzą sobie w naszych miastach i w naszym krajobrazie rolniczym. Natomiast ktoś, kto będzie się dobrze znajdował w naszym karmniku, czyli gołąb, na to nie ma niestety rady. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że ktoś zajmie sobie niemały trud, żeby zbudować zasieki, niczym pod Berdę. Natomiast na gołębie są, być może nie wyglądają, ale są bardzo sprytnie, sprawne i dość sprawnie się uczą, no bo inaczej by nie przetrwały w mieście. Bardzo szybko się uczą, no i na to nie ma rady. No, możemy wieszać butelkowe karmniki, takie małe, które sprawią, że gołębie będą miały problem, żeby tam się dostać do nich. Możemy dbać o to, żeby z karmnika nic się nie wysypywało i żeby nie było w okolicy karmnika żadnego jedzenia. No i w końcu, jeśli mamy cierpliwość, możemy odgonić te gołębie. Natomiast z doświadczenia wiem, że tych gołębi w karmnikach jest stosunkowo mało. Okazuje się, że ktoś nade mną w moim bloku, w którym mieszkam, dokarmia ptaki. No i dziwo, te gołębie wolę całe tony chleba, które są wyrzucane na poziomie trawnika, a nie karmę taką, jaką mamy dla drobnych ptaków. Więc swoją drogą kolce są zakazane już. Teraz, jeśli chcecie kiedykolwiek zabezpieczać Państwo budynki, albo będziecie widzieli zabezpieczenie budynków, to można zwrócić uwagę, że wiele bardziej humanitarne są takie spirale, nie wiem, czy to widać w słowie. Dlatego, że kolce mogą krzywdzić, mogą zabijać, więc jako takie nie powinny być używane, natomiast takie spirala spełnia funkcję kolców, czyli pozwala gołębiom czy innym niechcianym ptakom siadać,
ale nie robi krzywdy. Koty to jest tak. Po pierwsze, jeśli Państwo przyjdziecie trochę do sztywara przyrodniczego, to widzicie, że koty rozgrzewają linię do czerwoności. Można koty kochać albo nienawidzić. Natomiast no, w moim dyskursie i w mojej opinii powstało pytanie, gdzie można kupić spirale. Okazuje się, że są specjalne sklepy, w których przez internet są sklepy i firmy, które zajmują się zabezpieczaniem budynków przed ptakami. To się nazywa właśnie zabezpieczanie budynków przed ptakami albo zabezpieczanie budynków przed gołębiami. I tam w ofercie pojawiają się obok wszelkich innych akcesoriów służących do utrudnienia życia gołębiom, także spirale. I w kilku przynajmniej trafiłem na to, więc warto poszukać, a jeśli ktoś nie znajdzie, to może z materiałów, które Państwo mi dostaliście, tam będą dane kontaktowe moje i można do mnie napisać, a ja postaram się znaleźć Państwu odpowiedź na Państwa pytanie. I wracając do kota, to jest tak, kot jest małym drapieżnikiem, czyli zarówno musi bardzo szybko i bardzo sprawnie polować, szybko się uczyć, jak i jego spryt był też w toku ewolucji potrzebny po to, żeby nie dać się zjeść. I ten mały, sprawny drapieżnik bardzo szybko się uczy, jest niewiarygodnie inteligentny, chociaż dla połowy niekochających koty nie wygląda na to, jest niesamowicie cierpliwy. Więc no jest najważniejszym drapieżnikiem miejskim. I on nie jest ani zły, ani dobry, co można zakomunikować dzieciakom, on po prostu taki jest. To jest mały drapieżnik. Mały samotnik, mały drapieżnik, którego inteligencja pozwalała mu przetrwać. Natomiast te koty, które mieszkają z nami w miastach, one mają trochę chory. Dlatego, że jeśli nasze ptaki, które przychodzą do karmika, jeśli się nie najedzą, nie są wystarczająco sprawne, nie przeżyją. Natomiast większość kotów, które chodzą w mieście, jeśli nie najedzą się, to albo wrócą do swojego domu, tam dostaną micha, to jest te fory, albo znajdą miejsce, gdzie ktoś dokarmia te koty, więc na tym polega nienaturalność obecności tak dużej liczby kotów w mieście. No i koty bardzo szybko uczą się, że jest karmik dla nich z ptakami do wzięcia. I to jest tak. Postawienie karmika w takim miejscu, żeby ptaki mogły obserwować wszystko wokoło, jest chyba jednym z najlepszych pomysłów, jakie możemy zrobić, bo skrywający się kot będzie po prostu widoczny i ptaki będą miały szansę uciągnięcia przed nim. Jeśli do karmika będzie przychodził nasz osobisty kot, można mu założyć dzwoneczek, ale okazuje się, że część kotów uczy się tak przemieszczać i tak chodzić, żeby dzwoneczek nie dzwonił. Bardzo ciekawym pomysłem jest obruszka odblaskowa i dzwoneczek, czyli to jest tak, że kot poruszający się jednak będzie świecił i tutaj bez względu na to, jak będzie się poruszał, to i tak będzie świecił. No i jeśli wiemy, że nasz kot będzie polował w okolicy karmnika, albo wiemy, że mamy, tu już jest to dygresja letnia, gniazdo w ogrodzie, to po prostu przez chwilę nie wypuszczamy naszego kota. Śmiercią mu to nie grozi, a jego obecność może grozić śmiercią ptaków. I to też komunikujemy uczniom, że to nie jest tak, że kot jest dobry albo zły. On po prostu taki jest. Ja rozmawiając z uczniami mówię to i możemy od tego zacząć całą dyskusję, dlatego że dorosła dyskusja bardzo szybko polaryzuje się zdanie na temat tego, czy koty są dobre czy złe i dochodzi do wszelkich skrajności typu część chce ratować koty, część chce je tępić i to jest bardzo smutne, że uzurpujemy sobie prawo do dzielenia przyrody na dobrą albo złą. No, kot taki jest po prostu, ale warto zapamiętać, że to jest najważniejszy drapieżnik miejski i on ma największy wpływ na wszystkie ptaki, które żyją w okolicy nas, ale też wszystkie inne drobne zwierzęta, ssaki i płazy i gady, które żyją obok nas. Szyby. To jest tak, jeśli zauważycie Państwo, że ptaki będą ginęły albo będą rozbijały się o szybę
przed którą, albo obok której, albo w okolicy której jest sprowadzone do karmienia, możemy zrobić kilka rzeczy. Natomiast no, finalnie trzeba by było wtedy, jeśli te kilka rzeczy, o których Państwu zaraz powiem, nie poskutkują, trzeba będzie przenieść karmić, dlatego że karmić ma być bezpieczny dla Państwa, dla ludzi, dla dzieciaków, za które odpowiadacie, ale też dla ptaków. Z tymi szybami jest tak, że większość ptaków, które przylatują do nas, to są gatunki leśne. I teraz musicie Państwo sobie wyobrazić, jak wygląda las. Stojąc w lesie, mając poczucie tej trudnej miarowości, cały czas widzę ścianę drzew. Ale ja wiem, że jedne drzewa są bliżej, drugie dalej. Jeśli ja przemieszczam się... to jest tak, że w oczach ptaków jest tak samo. Czyli jest jednolita powierzchnia, ale one wiedzą, że jest ciemno, ciemno, jasno, ciemno, ciemno, jasno. Więc one wiedzą, że to jest trudne miarowe i to nie jest bariera do pokonania. Więc one czasem zwalniają nawet, lecąc przez las, omijają ciemno, wlatują w jasne. Niestety ta sama strategia omijania naszych budynków, czyli omijając ciemną ścianę, nie zwalniając nawet, próbując przelecieć przez jasne okno, że tak dużo ptaków ginie na naszych szybach. No i sposobów na to, żeby nie ginął, jest kilka. Po pierwsze, problem jest to, że ptaki widzą przestrzeń za okno, myślą, że to ma przeszkody, a wiele z nich nawet nie ma czasu na to, żeby zastanowić się, bliżej się przyjrzeć temu, bo część z tych ptaków, które widzimy wokół nas, może latać bardzo szybko, 30 do 60 km na godzinę, czyli przy takiej prędkości tak naprawdę nie ma czasu na reakcję. Więc jeśli ptaki zaczną się rozbijać o nasze szyby, można spróbować z firankami, czyli firanki sprawią, że ptaki nie będą widziały, że za naszym oknem jest jakaś przestrzeń. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, można spróbować z naklejkami, przy czym ta naklejka miała w domyśle, to jest sylwetka ptaka drapieżnego i ona miała sprawić, że ptaki inne, drobne będą omijały ją z daleka, ale okazuje się, że to pokazują badania, nawet polskie badania robione na tych takich czarnych ptakach naklejanych przy drogach, na banerach akustycznych. Ptaki no, bardzo szybko uczą się, że to jest tylko oszustwo, podpucha i blaga, i że to jest tylko naklejka i że na tym nie idzie żadne niebezpieczeństwo. Często jest tak, że nawet nie znają, widząc coś takiego, po czym mijają to i już. Natomiast bardzo fajnym pomysłem jest folia ultrafioletowa, folia UV. My jej nie widzimy, ptaki ją widzą, dlatego że ptaki widzą barwę ultrafiolet. Dla nich to jest bariera, dla nas to nie jest żadna bariera. I w internecie, w sklepach zoologicznych do kupienia naklejki odbijające ultrafiolet, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, możemy znaleźć w sklepach, które oferują akcesoria do muzeów i bibliotek, całe płaty takiej folii ultrafioletowej, która to jest folia przezroczysta. To jest, powiem Państwu, że to jest folia przezroczysta, która przykleja się na szybach muzeów i bibliotek, żeby ultrafiolet nie niszczył zbiorów. My tego nie widzimy, ptaki to widzą, więc to działa. Radykalnie możemy używać zasłon, kotar, nie mieć często okien, żeby po prostu ptaki widziały barierę. Natomiast no, warto po prostu patrzeć. Jeśli zaczynają ptaki ginąć albo odbijać się po prostu na naszych szybach, to trzeba zmienić karmnik, przesunąć go, wykorzystać któryś z tych pomysłów, które teraz Państwu powiedziałem, albo który jest też opisany w skrypcie i w materiałach. Jeśli ktoś z Państwa ma coś do notowania, można sobie zapisać szklane pułapki. To jest taka akcja, która ma na celu zabezpieczenie ptaków przed ginięciem na oknach. Ja też to Państwu przekażę w linku. I tam jest o wiele więcej pomysłów i szerzej jest opisane ptaków, które giną na szybach. To jest tak, jeśli ptak odbije się na szybie, jest jeszcze ciepły, no to zachowując podstawowe zasady, jeśli widać, że jest przytomny,
Możemy wziąć tego ptaka, pudełeczko, wyścielone dość obfitnie, to jest papier toaletowy, ciemne miejsce, w ciepłe miejsce i dać mu chwilę czasu. Jeśli najczęściej to jest tak, że ptaki biorą się w garść i odlotują. Jeśli mają Państwo pod ręką glukozę, wiem, że w szkołach nie można mieć czegoś takiego, można podejść taki drobny kozy do czczy. Jeśli ten ptak jest przytomny, można go odwieźć do ogrodu zoologicznego nadleśnictwa, jeśli Państwo nie mają czegoś takiego w okolicy. Można podjąć taką decyzję, czyli trzeba go ogrzać, jeśli to będzie na przykład wieczór, że trafi do Was nieprzytomny ptak, to trzeba go radykalnie do rana przetrzymać. Dać mu coś słodkiego, czyli właśnie ten rozwój glukozy do paszczy, przetrzymać do rana. Jeśli przeżyje, no to można go wypuścić, albo nie, jeśli nie chce odlecić, to można go położyć na gałęzi. Nie wypuszczamy ptaków na noc, no bo nie zdążą się najeść. Tutaj musicie Państwo pamiętać o tym, że ptaki mają bardzo krótką kołdrę energetyczną, w takim cudzysłowie. One nie mogą się odtłuszczać, bo ich zapas tłuszczu będzie generował, ich zapas energii będzie generował stratę energetyczną, więc nie ma tłustych ptaków, bo tłuste ptaki zużywają więcej na latanie, więc wiele z nich po prostu ma zapas tłuszczu na godzinę, dwie, pół doby. Musi się najeść w ciągu dnia, żeby przejść noc i żeby potem dotrwać do następnego dnia. Czyli podsumowując, ciepły, półprzytomny ptak do pudełka, ciemność, umyć potem rączki i albo dostarczyć go do ogrodu zoologicznego, albo podtrzymać chwilę, żeby godzinę, dwie, żeby się oprzytomniał. Jeśli odleci, super. Jeśli będzie tak, że nie będzie ogarnąć się w cudzysłowie do nocy, trzymamy go w nocy, przez noc. Jeśli macie Państwo glukozę pod ręką, taki roztwór glukozy, czyli zwykłej glukozy z apteki do paszczy z strzykawką, ja albo przeżyję, albo nie. No niestety to jest tak, że tutaj półprawd nie ma. I ja czasem rozmawiam z moimi uczniami o śmierci. I zdarza się tak, że mogą uczniowie znaleźć ptaka pod waszym karmnikiem. Nie dlatego, że źle dokarmiacie go, ale dlatego, że on był słaby, chory. I nawet przy takiej pogodzie, jak jest teraz, że tej zimy naprawdę tak naprawdę nie ma. No, bycie ptakiem jest dość ciężką sprawą i spiskom, które wylecą danego roku, szanse na powrót i założenie własnej rodziny ma tak naprawdę 2-3%. Więc tutaj pamiętajcie o tym i nie bierzcie do siebie tego, że nagle znajdziecie martwego ptaka pod karmnikiem albo w jego okolicy, no bo to jeszcze o niczym nie świadczy. No i to jest tak. Możecie Państwo go spokojnie z zachowaniem higieny obejrzeć. Możecie go zamrozić, możecie go zakopać i na przykład zapamiętać z uczniami, gdzie go zakopaliście i na wiosnę będzie, albo latem, czy jak to będziecie mogli go odkopać i poszukać, zobaczyć co miał w środku i jakie miał kosteczki. Więc tak to wygląda. Natomiast jeśli zdarzy się tak, że w waszym karmniku padnie kilka ptaków na raz, albo taka sytuacja będzie się powtarzała, trzeba będzie przerwać dokarmianie, trzeba będzie skontaktować się z jakimś specjalistą, weterynarzem albo ogrodem zoologicznym, bo może zdarzyć się tak, że to nie jest wasza wina. Najczęściej to jest tak, że ptaki przynoszą z sobą jakieś choroby, ale trzeba będzie to sprawdzić, bo to jest tak, że czasami zdarza się tak, że ptaki przylatując do Was, wcześniej zaliczyły kilka, w cudzysłowie oczywiście, przepraszam za kolokwializm, zaliczyły kilka innych miejsc i mogłyby do Was już przyjść chore. Czasami zdarza się tak, że w okolicach szkoły albo w parkach miejskich trafiają się kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt martwych ptaków kurkowatych, czy tych wszystkich czarnych, które kraczą. Z nimi jest tak, że one żyją na polach, jedzą na polach, nocują w naszych miastach i czasami na polach zatruwają się nasionami, które są zabezpieczane przed grzybami i drobnoustrojami, różnymi substancjami, które teoretycznie nie powinny szkodzić ptakom ani innym żywym
żywym organizmem, ale to jest tylko teoria. I przyrodnie są tylko blisko, zatruwają się i padają. I nie należy wpadać w panikę. I trzeba o tym pamiętać, o tym, co przed chwilą powiedziałem. Szansa na to, że ptaki wrócą do nas i założą rodziny, to jest około 3-4%. Ja jestem optymistą, natomiast jeśli ptak ma to nieszczęście, że leci daleko, jest daleko dystansowym migrantem, czyli leci na południowe krańce Europy albo jeszcze dalej, ta szansa jest jeszcze mniejsza, niestety. Dlatego, że migracje to są zima, to jest coś, co limituje przeżywalność ptaków, to jest cenzus i bardzo brutalny cenzus, bo to, że mamy taką pogodę, jak jest teraz, to jest uśmiech losu dla wielu ptaków, natomiast no, ci, którzy lecą daleko, oczywiście ci nie będą naszych karmnikach, mają jeszcze gorzej, bo drobne ptaki nie mogą lecieć w kluczach, nie są w stanie stawić czoła niepomyślnym wiatrom albo złej pogodzie. Natomiast proszę Państwa pamiętać, że ten procent ptaków, które przeżywają, był od zawsze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, te ptaki, ten procent sprawia, że populacja ptaków trwa i jest z nami, więc tutaj się proszę nie martwić. Aczkolwiek no, dzika przyroda nie jest, to nie jest łatwy świat i przeżywają naprawdę najlepsi, najsilniejsi. Co mieć rodzicom, jeśli chodzi o dokarmienie ptaków i o higienę? Dlatego, że w sezonie ogórkowym na pewno pojawi się coś, co rozpala media, czyli na przykład ptasia grypa albo inne zagrożenia mniej lub bardziej realne. Ptasia grypa to jest tak, żeby zarazić się jakimkolwiek chorobą od ptaków, trzeba z nimi albo mieszkać, albo mieć rąk, korzystając z ocierania, mając kontakt z ich hordami. Większość chorób ptasich jest bardzo specyficzna, to znaczy, że to są pasożyty, które się idealnie przystosowały do życia z ptakami. Ptasia grypa, trzeba mieć kontakt kropelkowy z odchodami, czyli albo aerozol odchodów, albo mieszkać z tym ptakiem, albo całować się z nim, albo zranić się, jakoś to jest bardzo radykalne, zranić się w kontakcie z jego odchodami, czyli przy zachowaniu środków ostrożności, czyli mycie rąk po kontakcie z naszym karmnikiem, regularne sprzątanie tego karmnika, zmywanie detergentem karmnika. Karmnik nie jest zagrożeniem. Nie możemy zarazić się też pchłami, wszami od ptaków, które do nas przylatują. Więc o tym trzeba pamiętać. I na sam koniec, bo to jest tak, że proszę się martwić, jeśli ktoś z Państwa w międzyczasie wyłączył się, poszedł po herbatę, kawę albo dopiero wrócił, tak jest skonstruowany ludzki umysł i ludzki umysł potrzebuje bodźców. I ja wiem, że nie jest łatwo siedzieć, patrzeć albo słuchać tego samego przez godzinę. Będziemy kończyć powolutku. Na sam koniec to, co może Wam Państwu pomóc. Bo moi koledzy z Uczący 1.3, przygotowując się do Państwa, spotkałem się, rozmawiałem chwilę o trudnościach związanych z uczeniem o ptakach w szkole 1.3. Ja uczę przedmiotów przyrodniczych. Uczę też przedmiotów przyrodniczych w zajęciach edukacyjnych z 1.3. Natomiast no, to jest moja praca. Natomiast Państwo musicie wiedzieć wszystko o wszystkim. Od techniki trzymania długopisu, a skończywszy na wszystkich etapach rozwoju dzieci, więc wyobrażam sobie, że wiedza o ptakach to nie jest najważniejsza część waszego życia i waszej pracy. Więc proszę się nie stresować, że nie wiecie, co to przyleciało do waszego karmnika, potraktujcie to jako wyzwanie i zabawę i trzeba się po prostu pomalutku uczyć. Wbrew pozorom to jest bardzo łatwe i to, co jest bardzo fajne, to jest atlas pana Jana Sokołowskiego, i który jest starszy, niż ja i być może Państwo też, bo to jest za 30. Natomiast ta książka jest
ponadczasowa, ma bardzo fajne, duże obrazki, można ją kupić w antykwariatach w cenie często makulatury. Jak najbardziej, to był mój pierwszy atlas ornitologiczny, jak najbardziej zdaje aktualny. Jeśli ktoś z Państwa chce albo lubi bardzo ładnie, dobrze wydane publikacje, no to to jest w takim kolejnictwie, to jest taki bardzo profesjonalny atlas, atlas ptaków, który to są ptaki Europy, łącznie z Bliskim Wschodem, tym bliższym Europy niż naszym, południu Europy i tymi ptakami, które przylatują. Świetne zdjęcia, świetne ilustracje, bardzo solidnie, profesjonalnie wydana książka, bardzo fajne opisy, no bo to pisali Anglicy, w anglosaskim języku naukowym nie ma wielosylabowych wyrazów, zdań wielokrotnie złożonych z tymi, że wyrazami, czyli jest po prostu napisane bardzo ładnie, bardzo prosto, bardzo przyjemnie. I to sobie można jako prezent, jeśli Państwo zobaczą, że ptaki to jest to, to ta książka sprawi Państwu bardzo dużo przyjemności. Tu jest kolejna książka, która jest do znalezienia w antykwariatach. To jest całe kompendium wiedzy na temat tego, jak przyciągnąć ptaki, jak mieć ptaki w ogrodzie przez cały rok. W antykwariatach też często w cenie makulatury. To jest bardzo fajna książka, bardzo mało napisane. Wyobraźcie sobie Państwo, że to jest historia jednej gałęzi, która przez cały rok coś się wokół niej dzieje. Czy to jest historia jednego drzewa, jednej gałęzi, przez cały rok ktoś przylatuje, albo odlatuje, albo coś się dzieje wokół tej gałązki. I w pierwszej klasie można spokojnie przeglądać tę książkę, opowiadając sobie o tym, co jest, pisząc na ten temat historii, jeśli to jest, są starsze głosy. Fajny prezent też dla własnych dzieci, jeśli ktoś ma, to na pewno, jeśli to jest 3 lata, to spokojnie można sobie już tutaj opowiadać o tej książce. Mam i polecam. To są książki takie, one nie są najgrubsze, one nie są najpełniejsze, ale dają nam pojęcie o tym, o czym teraz rozmawialiśmy. To są przedruki z niemieckich atlasów i niemieckich książek. Część z nich jeszcze jest do kupienia w księgarniach. Natomiast musicie Państwo też pamiętać o tym, że trochę jest renesans, jeśli chodzi o przyrodę i o ptaki. I w księgarniach jest przebogata oferta dotycząca ptaków wszelakiej postaci, więc jeśli ktoś z Państwa poczuje, że to jest to, to będzie w czym przewierać. I na sam koniec, to dostaniecie Państwo tutaj też linki, jest kilka organizacji w Polsce przyrodniczych. Tutaj są logo 2 organizacji ornitologicznych, które postawiły na edukację. Dlatego, że o dziwo okazuje się, że wiele działań ochroniarskich, ochrony przyrody, ochrony ptaków nie jest skierowanych, nie ma żadnej części edukacyjnej. Natomiast te 2 stowarzyszenia, to jest OTOP, czyli to jest najstarsze polskie stowarzyszenie chroniące ptaki, jedno z najstarszych stowarzyszeń chroniących przyrodę, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ma całą sekcję zajmującą się edukacją w szkołach, ale i edukacją o ptakach w szkołach i dużo materiałów skierowanych do dzieci. Co więcej, czasami i często ogłaszają nabór na wolontariat, czyli uczą edukatorów, uczą nauczycieli o ptakach, żeby oni sami potem mogli uczyć i organizują ciekawe akcje edukacyjne, w których ogólnopolskie akcje edukacyjne można sobie wziąć udział jako szkoła, czyli na przykład taka bardzo ciekawa to jest Spring Alive i ten link też Państwu wyślę, czyli po to, że cała Europa czeka na pierwszą jaskółkę, pierwszego dudka i to jest o tyle fajne, że Wasze dzieci czekając na pierwszą jaskółkę wiedzą, że wchodzicie w Hiszpanii już widziały pierwszą jaskółkę, a dzieci na Litwie jeszcze nie. To jest takie bardzo fajne. Ptaki polskie, na stronach internetowych ptaków polskich jest bardzo dużo wiedzy, tak samo jak tutaj na stronach OTOP-u.
I ptaki polskie też stworzyły, właściwie brały udział w tym stworzeniu tego, wielki pakiet edukacyjny dotyczący ptaków. I część tego pakietu, dużo materiałów edukacyjnych jest dostępne na stronach internetowych właśnie Ptaków Polskich, ale też tam jest wiedza, którą też ja pisałem, czyli materiał jak, kiedy pomagać ptakom, jak dogarniać i co robić. To jest, proszę Państwa, wszystko. Ja przepraszam za mój brak profesjonalizmu, bo to jest moje pierwsze potknięcie. Nie mam slajdu końcowego, dlatego że założyłem, że zapomniałem. Dobrze, nie będę udawał, że tutaj po prostu zapomniałem o ostatnim slajdzie. Natomiast mam pytanie. Czy mają Państwo pytania? Dobrze. To jest tak, że jestem otwarty na kontakt z Państwem w materiałach edukacyjnych, przynajmniej w części. Dobrze, przepraszam. To jest tak. Uczę w szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie. To jest szkoła pod Warszawą. Mała, prywatna szkoła. I tam uczę przyrody, biologii też, bo jak się zrobiła chemii, techniki, ale też mam takie zajęcia przyrodnicze z klasami 1-3 i 4-6. To się nazywają, i to proszę sobie tutaj zobaczyć, bo to jest jednak inwencja twórcza, dyrektor wiadomo, prywatna szkoła musi się sprzedać. Zajęcia się nazywają szalony naukowiec, ale to są zajęcia przyrodnicze, takie science, gdzie chodzimy z dziećmi do lasu i też to, o czym Państwu mówiłem, te doświadczenia moje wynika właśnie ze z dzieciakami, czyli przygotowując się do spotkania z Państwem, wypróbowałem część tych rzeczy, czyli zrobiliśmy smalec, zrobiliśmy sortowanie nasion. Stąd wiem, że wyciąganie fasoli z nasion wiąże się z tym, że nasiona będą w wodzie i Państwa dzieci wyjdą obklejone nasionami z klasy. Bo chciałem być w tym wszystkim w miarę wiarygodny, dlatego że wiem, że jak wygląda specyfika pracy w szkole i że tego czasu jest niewiele, a że często to Państwa czas jest poświęcany i Państwa, że po zamknięciu drzwi szkoły Wasza praca się dopiero zaczyna, więc chciałem wymyślić takie rzeczy, które sprawią, że będziecie mieli zajęcia na macie, czyli bierzecie coś i robicie z niczego i bawicie się tym. Czy mają Państwo jakieś pytania jeszcze? Proszę pisać albo nie pisać. Jest jeszcze jedno pytanie, ale to jak pokochałem ptaki? To jest tak. Jako dziecko bardzo interesowałem się przyrodą, a ptaki tak naprawdę z tych wszystkich przyrodniczych rzeczy są najczęstsze i najłatwiej zobaczyć. I ptaki, jeśli chodzi o te wszystkie przyrodnicze hobby, są najbardziej demokratyczne, bo tutaj nie musicie mieć Państwo lornetek, sprzętu, kogoś, kto Was zabierze na bagna albo puszcza, bo ptaki są wszędzie. A potem, proszę Państwa, no cóż, spotkałem dobrych nauczycieli. Jest pytanie o butelki. To jest tak, z tymi wszystkimi karmnikami i z wszystkimi butelkami, to jest tak, że to, co Państwu powiedziałem, czasami zdarza się tak, że ptaki mogą nie rozpoznać jedzenia w butelkach. W sensie naszym kraju nie zawsze są w stanie przełamać się i sprawdzić, czy karmnik to jest pułapka, czy jedzenie. Bo to jest tak, że musi pojawić się jakiś ryzykant, który zobaczy coś w zgodzie tuzinkowej dla perturbacji. Więc tu się proszę nie frustrować, że ktoś nie przyleci. Mogą też nas nie zauważyć po prostu, więc. Bo często jest tak, że ptaki metodycznie przeszukują nasze okolice, ale mogą fizycznie trafić na nasz karmnik. Więc tu się proszę też nie zdawać i coś zmienić. Jeśli ptaki nie będą przylatywały, zmienić miejsce,
rodzaj karmnika, może rozsypać trochę jedzenia w okolicy, żeby one zwiedziały się, można rozsypać trochę jedzenia pod karmnikiem, żeby one wiedziały, że w okolicy jest jedzenie i warto go poszukać. Jest pytanie o szóste piętro. To jest tak, okazuje się, że większość z tych naszych ptaków nie lata wysoko, ale ja mieszkam na czwartym piętrze i na piątym piętrze jest ktoś, kto karmi ptaki i patrząc na te ptaki, okazuje się, że te ptaki dolatują do mojego piętra czwartego, robią chwilę oddechu i lecą wyżej. Czyli to jest tak, że jeśli Państwa karmi zostanie zauważony, to nie ma problemu z tym szóstym. Tylko szóste piętro może mieć o tyle być problematyczne, że ptaki mogą nie wpaść na pomysł, że trzeba przeszukiwać bloki w poszukiwaniu tych jedzenia, ale takie są ciekawskie i spokojnie można spróbować. Sąsiedzi na moim piątym piętrze utrzymują karmi przez całą zimę. Latem mają pojedynko, ale okazuje się, że powiesili też budkę lęgową i mają sikorkę. Czyli w tej budce lęgowej na tym balkonie sikory zobaczyły, że jest jedzenie, sikora modra, czy ta mniejsza, i zobaczyły też, że jest miejsce do mieszkania i zamieszkały w tym. Tylko że jeśli mamy mieć budkę lęgową, to pamiętajcie Państwo o to, że o tym, że ta ściana nie może być odpowiednia, bo budka lęgowa nagrzeje się i to będzie piekarnik i to może być pułapka ekologiczna. No i nie odpuszczać. Takie po prostu fizycznie mogą nie zauważyć naszego karmika, więc tutaj spokojnie proszę czekać. Dobrze, to ja się pożegnam. Dziękuję serdecznie za w sumie pierwsze moje webinarium, więc mam nadzieję, że nie kręciłem się, że było mnie słychać i że mówiłem na tyle wolno, że jesteście Państwo w stanie zrozumieć. To, czego nie powiedziałem, czego nie wyczerpałem, znajdziecie Państwo w materiałach edukacyjnych albo w tych linkach, które Państwu dostarczymy, więc dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia, mam nadzieję.